Siema ludzie, zdóbka z tej strony, deszcz pada, ale nie będę siedział w domu. Szkoda dnia. Kurteczkę se ubrałem, opatuliałem się i idę. Słuchajcie, dzisiaj odbieram prezent od swojej mamy i od mojej ekipy, bo na urodzinki dostałem cztery takie jednostki lotów na tym cudzie, co wam z tyłu pokażę. I dzisiaj będziecie to ze mną przeżywali. Czekajcie, pokażę wam. Dajcie paluszka do góry, bo to chyba dziewczyna. Więc szacun robi to pierwszy raz. Zobaczcie. Na pewno tutaj gdzieś siedzi i się szpyta. Czekaj, może już jest. Może już jest, dlatego się pyta. Zobaczcie, fajna miejscowa. Tylko że dzisiaj. O! Poszła! Hej, śmieszno. Jest tak wydaje. Dobra, co faza? Dajcie paluszka do góry dla dziewczyny. Pierwszy raz to chyba robi. Tak to mi się wydaje. To jest chyba dziewczyna. Tak. Dobra faza, co? No i tu mam taki piękny ośrodek. Ja idę sobie teraz na kawkę, bo mam dopiero na 15. Idę. Zajebiście tam wygląda. Szkoda, że dzisiaj taka pogoda, ale nie mówi się, bo będę sobie w deszczu pływał. Jeszcze jak burza pierdolnie, to już w ogóle. Pioruny z tyłu i ozdoba. Dobra, idę na kawkę. Opatuliłem się. Ty, no wczoraj sobie... O, teraz coś powie, o, pozor ma ten... Ty, no, bluzeczka, znaczy kurteczkę, nie? Mówię, a kupię sobie... Czekajcie, widać z tyłu napis? Dobra, nie widać. Pomyślałem, a kupię sobie, wezmę w samochodzie, jakby się zimno zrobiło. No i słuchajcie, ze 120 zł przecenione na 19. Za 19 zł kupiłem i dobrze, że kupiłem, bo bym się zapierdalał w koszulce, by było mi zimno. Intuicja zadziałała. Dobra, poczekajcie, idę do środka. Idę tu. Idę w fajną miejscu. Jak obiecałem, tak robię. Same fajne miejsca będę wam pokazywał. Piankę sobie wziąłem swoją. Bo słuchajcie, mówi się tak, że pozdrawiam Dawid Wiuszka. Pomyśl. Myślę, styki się palą i jakoś nie mogę wymyślić. Słuchajcie, wziąłem swoją piankę, bo jestem taki łączowiony. Że są ludzie, którzy sikają w piankę i się do tego przyznają i ludzie, którzy sikają w piankę i się nie przyznają, więc nie chcę mieć. To jest moja pianka, zobaczcie okiem. Grubą piankę sobie wziąłem, nie lubię pływać w piankach. Ogólnie na wake'u i na kajcie, ale mam takie sprzęcie. Chodź, wezmę sobie grubą 3-2, bo jakbym gdzieś szybki rozbalił, żeby nie bolała, z drugiej strony, żeby zimno nie było. Juniorek. I zgubiłem. Juniorek to mi się kojarzy tylko z jedną osobą. O! Czekaj. Peter! Sorry, mordko, nie mogę odebrać, bo relacje na żywo daję. I mówię, napiszę, na pewno gdzieś jesteś. Zobaczcie. 50-letni, kurde, łobuz. Harley'owy. Cały świat zwiedził na Harley'u. Ty, właśnie mówiłem, że jak pytałem znajomych, to wszyscy nie, deszcz, rozkleimy się, siema. Rozkleimy się, cześć. Rozkleimy się, deszcz, poda, zimno. A mówię, że zaprosiłem 50-latkę, od razu przyszedł i idziemy. Ty, to jest zajebiste, zobacz, to jest tam. Gdzie dziewczyna? Nie, to jest gej, ale ty dotrzymałeś, no? Gadałeś w ogóle z kimś? Nie, tam jest gość. Ja do niego dzwoniłem, ale on...
On ten puszcza, więc chyba nie ten. Nie mógł odpowiadać, ale to są ci, ludzi rzeczy. Wziąłem sobie kawkę. Tak, ale to zaraz podejdziemy. Słuchaj, Piotrek, jak chcesz. Widzowie, zaraz do was wrócę, dobra? Czekajcie, pokażę wam ładny widok. Czekaj, Piotrek, pokażę ludziom ładny widok. Niech się delektują widoczkiem. Ty, możesz iść się zapytać, bo dzisiaj nie ma może ludzi, jak będą miejsca, ale ja mam, ale w razie czego możemy wziąć więcej. No to chodź później, pogadamy. Ale nie, no jak pogadasz, jak on jest na wodzie? No. Ja już tu byłem, zajebiście. Zobacz, tam dziewczyna w ogóle pływa. Zobacz, jak się zasuwa. No tak, ale on nie ciągnie, tylko ją pcha tym. Ona sama, zobacz. Czekaj, myślałem, że to jest sterowane ręcznie, ale to będzie sterowane, że ten. Peter, ja idę teraz sobie na kawkę. Zobacz, ty mówiłeś wczoraj, że bluzkę kupiłeś. Zobacz tą. Ze 120 przeceniona na 19. Haha, kto jest lepszy? Nie. Więc to kupiłem ją, bo mi zimno. Znaczy, mówię, może być, ale zobacz, jaka fajna. Dobra, a zaraz mi pocisną w necie, że Bida kupuje tę. Prywatnych nigdy nie odbieram. A gdzie masz samochód? Tu. Tu mam samochód, tam skitrany. Ja na górę jestem. Ale czego? W ogóle to jest chyba Kyokushinka, tak mi się wydaje, dzieciaki, bo gość wszedł i miał znaczek. Wyspany? A później co, lecimy tam na te łajkowe zawody? No to spokojnie, przeczekaj, ja na razie idę, kawka, zero stresu. Wziąłem sobie piankę swoją grubą. Ale ja, wiesz, zmaźniak jestem. Jestem zmaźniak. Dobra. Sobie wziąłem kawkę, sobie z widzami pogadam. Bo po cudem tu, to powiedzieli, że mam czekać aż tam ten chłopak. Ty, on wychodzi z wody, jak chcesz, to możesz podejść, chcecie się? A co ja, gdzie to podejść? On tam wychodzi z wody, teraz to on jest na skuterze. Zadaj, powiedz. Na 15, na 16. Mam. Dwie jednostki wziąłem na 15, a później na 16, żeby odpocząć, ale to wiesz, to ty sobie wskoczysz. Zobaczcie, człowiek kazał, Bóg kazał się dzielić, więc zaprosiłem ziomala, przyjechał. Pomachaj, pomacham. Szkoda, że dzisiaj deszczyk padł, bo fajnie, ja kocham deszcz, więc się nie przyjmują. Gdyby było ciepło, to by lepsze nagranie było. Latał ktoś na tym, pływał ktoś na tym, nie wiem, czy się lata, pływa się, mówię, bo widziałem kozaków w necie, ale wiecie, to jest tak jak u nas, że patrzycie na łajka, mówicie, o kurde, tylko pływa, tylko skacze, a wiecie, ile razy trzeba było glebnąć, żeby skoczyć prawidłowo? ...54 osoby, a 8 lajków. Fochy wam, więc już nic nie pokażę. A tak poważnie, to dajcie palucha, bo to wtedy... Dawid, a to prawda jest, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Nie wiem, nie znam się na krowach, ale wiem, że ludzie, którzy na imprezach zawsze opowiadają, co to nie robili, gdzie nie imprezowali i co nie mieli za dziewczyny, to zawsze uważałem, że to jest takie da. Ty, no słuchajcie, wczoraj taką przecenę trafiłem. 119 na 19. I tak mówię, kurde, dwie dychy za kurteczkę, która będzie sobie w samochodzie leżała. I ona ma coś tam team na plecach, sportowa taka. Dobrze, że ją wziąłem, bo bym dzisiaj marzł w dupę. To się mówi całe życie na fakcie. Pozdoba co? Jajaczko. Elo pizdeczko, elo. Fajnie się pozdrawiacie na tym. Na
na osiedle. Siema pizdeczko, siema pizdeczko. Pan osiedle musi być, pozdro. Gdzie napisał Lachy ciągnij tym, Tim. Lachy ciągnij tym, naprawdę takie koszulki nosisz? Nigdy nie odbieram prywatnych numerów. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, to dzwoni z prywatnego. O, Piotr poszedł się dowiadywać. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Jestem nad zegrzem. Ty, bo ludzie mnie pytają dokładnie, gdzie jestem. Co, nad zegrzem? Ludmila Zegrzynek, to są okolice... Ale dobra, ale mówić, że nad zegrzem? Tak mówić? Czy jak? No tak naprawdę tak. No tak. W skrócie, jak ktoś tam z całej Polski, to nie będę tłumaczył, tylko nad zegrzem. No tak. No tak, dobra. A później dokładnie pokażę, to sobie znajdą na mapie. Kawka smaczna? Pytam, czy kawka smaczna? Bardzo smaczna. Jak będę walczył na Fame MMA 2? Przecież ja nie walczę na Fame MMA 2. Chyba tylko na trójce z Adrianem Polakiem. Chyba, że Wojtek coś wymyślił. Jak coś popieprzonego, to wchodzę w to. Tylko popieprzone rzeczy. Pozdrowienia dla mamusi, bo na pewno ogląda. Masz wysokie mniemanie a propos swojej umiejętności w sportach walki. Skąd się bierze? Rozumiem, że to już długo, przynajmniej to co mówisz. Wyniki osiągnięcia. Właśnie chcę wam coś wytłumaczyć. Ja ćwiczę dla siebie. Ja ćwiczę od 8 roku życia, dlatego że miałem złamaną rękę. Zacząłem trenować sztuki walki dla siebie. A niektórzy trenują dla osiągnięć, dla udowodnienia sobie czegoś. Ja mogę powiedzieć, zajebisty mam rekord 0-2, czyli dwie przegrane i każdy powie, o kurwa, pizda, nie umie się bić. Okej. Ja swoje wiem. Ja swoje trenuję. Na ulicy nieraz to zweryfikowałem, akurat tak się ułożyło. Dlatego chcę Adriana Polaka w trzeciej Fame MMA trójce, bo sobie nabiję rekord. No, chyba że Wojtek znowu wymyśli jakiegoś przeciwnika, kurwa, większego, cięższego. I znów dostanę łomot i będę miał 0-3, albo go zbiję i naprawdę się tym nie przejmuję. Pewnie dodali coś od siebie do kawy. Kurwa, fajnie by było, jakby dodali coś fajnego. Kawkę strzeli, wam pokażę okolice. To jest naprawdę fajne. Czet na żywo. A ja cię podziwiam za styl życia i pozytywne nastawienie. Fajnie, super, bardzo się cieszę, ale to nie chodzi o podziwianie, tylko ja pokazuję to ludziom po to, żeby uzmysłowić się, że też tak mogą. O, ile serduszek dostałem. Chodzi o to, że każdy z was może żyć swoimi marzeniami. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to znaczy, że nie wypierdala, no. Nie ma granic. Granice są tylko w głowie, nie? Zobaczcie, ludzie tracą granice w momencie, kiedy na przykład doszło do jakiegoś wypadku, leży w szpitalu i mówi: Boże, jak ja bym był teraz zdrowy, to bym inaczej żył. No to kurwa, tak żyj teraz, a nie, że musi do czegoś. Ja tak żyję, zobaczcie, mógłbym teraz siedzieć w domu, a rudzić, że deszcz pada, pójdę na lewik handlowej, a przyjechałem tutaj, zaraz będę pływał, zmarznę w dupę, czuję, ale to będzie takie przyjemne. Później pojedziemy na zawody wake-upować, później myślę, że pojadę na wieczorne pływanie jeszcze, no i wieczorem gdzieś do klubu, może dzisiaj Explo. Nie wiem, po prostu mi szkoda jest tracić czasu na pierdoły, nie? Na przykład teraz z wami się rozmawiam, dlatego, bo mam chwilę przerwy, jestem na kawce i chcę miło spędzić czas ze swoimi widzami. 51 osób siedzi i szucha już doby.
Widzę, że jak pytanie nie poniesie, to ignorujesz. Ja nie widzę wszystkich, naprawdę. No a faktycznie mogę. Tak, nakręcam innych do działania. Jak tylko widzę, że ktoś ma zajawkę i chce coś zrobić innego, pozytywnego, fajnego, to wtedy pojawiam się ja i mu pomagam. Jeżeli coś jest pałą życiową, to znikam, uciekam. Szkoda mi czasu na to. Czekajcie, bo to jest coś długo. Dobra, tak, ale z tego co można było zobaczyć, jeśli chodzi o twoje walki, te dwie, dużo tam nie pokazałeś, nie ma żadnych amatorskich, ani nic, ja nigdzie nie walczyłem amatorsko, żeby wam wytłumaczyć. Jeżeli ktoś się zna na sztukach walki, to zobacz, ja w klatce walcząc z koksem byłem pewny, że wygrywam to, czyli punktowałem go, gdy dochodziło do zwarcia, dostawał po mordzie, zaraz odbijał, biegał za mną jak popierdolony, z otwartymi rękoma, palce do oczu wkładał, myślałem, że go zdyskwalifikują, zdyskwalifikowali mnie. I można powiedzieć, że dałem tutaj totalnie dupę, bo mogłem w pierwszej rundzie od razu pójść na ostrą wymianę i go ubić, bo jestem dużo, dużo szybszy i jednak mam to pierdolnięcie. Co do Ambro, faktycznie nic nie pokazałem, chociaż jeżeli ktoś się na tym zna, dostałem ostrą bombę taką, że mi złamał nos. Przewracając się, próbowałem go złapać, przewrócić go, widzicie, tam on mnie kopnął wtedy w żebra. Co się trzymałem za żebra, bo wcześniej na treningu młody mnie uszkodził i te żebra. Po prostu wszystko się tak skumulowało, że nie to, że mi złamał nos, uszkodził mi żebra, to jeszcze palucha na nim złamałem. Więc kurwa, muszę powiedzieć, że tego dnia tak miał być. No i trudno. No, Ambro wygrał, szacun dla niego, wchuj był przygotowany, jemu bardzo zależało na wygranej. Ja stwierdziłem, że co ma być, to będzie. Tak się stało i tyle, no. Jest za fajne życie, o pozdrowienia, pozdrawiam Francję. Jest życie zbyt fajne, żeby się przejmować jakimś pierdołami. Puchar mam z fejmu, ludzie mnie poznali, wyszedłem do oktagonu. Zajebiste uczucie, nie? Wiecie, musicie inaczej, bo ja nie jestem zawodnikiem, ale nigdy nie będę zawodnikiem, nigdy nie będę się zawodnikiem, nic nie będę sobie udowadniał. Ja po prostu umiem się napierdalać, ale akurat to nie pokazałem, tak wyszło. Na ulicy miałem ksywę Bad Boy, bo miałem ostro komuś przypierdolić i to tak naprawdę ostro. Teraz mam cheat życiowy, no umiem walczyć, umiem się bić. Od 1 września znów wracam na bardzo ostre treningi, bo teraz sobie trenuję, ale od 1 września wracam na ostre treningi. I wszystko zależy od Wojtka Goli. Ja mu powiedziałem, ja mogę walczyć ile chcecie, 5-6 razy. Aż mi zdrowie pozwoli i będę z wami związany, tylko żeby coś fajnego wymyślili, nie? Nie chcę żadnych chorych spin, nie chcę niczego naciągania, chcę być, no zobaczcie, jak sobie próba płyną. To jest dobry chill. Dobrze sobie płyną. Magajcie, zaraz chyba wypłyną. Nie wiem, dlaczego oni mi się jakoś tak z Chinami skojarzyły, nie? Że płyną. Kowalewo Pomorskie, nawet nie widziałem, że jest taka miejscowość, ale pozdrawiam Kowalewo Pomorskie. Przepraszam, nie widziałem, że jest taka miejscowość. A tak no w ogóle, to wy tak gadacie, Ambro, słuchajcie. On jest z bardzo mocnego, młodego, chłopaków zna, jedzie cały czas na towarze, cały czas trenuje. Cały czas jest na takiej mocnej bombie, to nie był kurwa tak znikąd. Ja byłem pewny, że go uszczelę, bo przykozaczyłem, a mi idealnie trafił, zajebał mi tak, że naprawdę kurwa. I myślę, że 90% ludzi po tym strzale by padła, bo trafił mi idealnie nos, zbił mi nos do środka, kurwa. Koło Torunia? Cześć, pozdro. Pozdrawiam też Tarnobrzeg. O, właśnie, czekajcie, mam pałę życiową. Czekajcie, wyłapię jedną pałę życiową. Bo ozdoba, ty pajacu, ty i Fame MMA, żałosne to jest. Nie wiem, będzie jeszcze bardziej żałosne, bo będziesz mnie widział na innych galach. Na Fejmie, na kolejnych, więc to jest najbardziej żałosne w tym wszystkim. Ty. I co się, Peter, dowiedziałeś? Ty, słoneczko wychodzi. Co się dowiedziałeś?
Nic? Nocujesz dzisiaj? Już sobie załatwiłeś? Poznałeś koleżankę. To jest, kurwa, to jest właśnie stare pokolenie. Ty, puściłem go na chwilę, żeby się coś dowiedział. Już dzisiaj tu nocuje. Ty, ale poważnie, wiem, to ci wierzę w to, bo ty taki jesteś, Krejzel, no. Idziemy zaraz, znaczy, no, mamy już czasu, bo tam trzy osoby, które pływa pierwszy raz. Ale co, ja się wcześniej ubiorę. Nie, ale kasku wpływujesz na to dupy. Dlaczego? Kask masz tutaj w tą, bo jesteś cały czas na łączach, na tutorium. A dobra, okej. A do mojego nie mogę podpiąć? Nie, musisz kask, musisz jego. Kask masz złączenie. Dobra, ale piankę biorę. Możesz sobie wszystko brać, co chcesz. Biorę, bo widziałem, się trzęsła dziewczyna. Ja nie biorę. To na pierwszy raz chyba nie pływała. Ja nie biorę żadnej pianki, ja biorę swoją trzynastkę hokejową, kurczę, składam. No ja też wezmę na górę ten, będzie stylówka. Mamy sporo czasu, bo to jest wieś. No. To ty, to sobie weź kawkę, coś. To co, kasku nie biorę swojego? No kasku nie biorę. Dobra, to idę kask zanieść. Kask idę zanieść do samochodu. Mój wyczytany. Bo okazuje się, że jeżeli chcę na tamtym pływać, to muszę mieć kask z walkie-talkie. Muszę być podłączony. To będzie mi pan mówił, co robić, źle, co robię. Ty, zobaczcie, jak autobus zaparkował. Nie, kurwa, musicie to zobaczyć. Zobaczcie, jak autobus zaparkował, nie? Zobaczcie, jak zaparkował. Dobry parking, co? Zaparkował, że nie ma lampy z tyłu, ma urwaną, ale co tam? Czekajcie. Pan sobie tak zaparkował. Tu jesteśmy. O! Muszę odwrócić tą kamerkę, bo wszystko mam, kurwa, w drugą stronę. To muszę chyba w telefon. I za każdym razem sobie to przypominam. Gościa napisał, siema geju, siema geju. Tak się pozdrawiałem na podwórku. I do mi tak, siema geju, zajebiste podwórku, fajna dzielnica. Ja tam wolę mówić, siema ziomuś, ale jak już ty byłaś tam do kumpli, siema geju i ten, no to kurwa, dobra dzielnica. Pewnie dzisiaj wieczór też będziesz miał zajebiste. Jeden drugiemu poda i będą sobie ten... No, dobra, kask schowany, fura, bojsowóz. Deszcz napierdziela. I w deszczu chyba ten sobie. Nie ma jak pierwszy raz w deszczu. O. No, zaginął piesek, jakby ktoś wiedział. To może jeszcze pomożemy przez ten film. Tam jaka fajna ten, zobaczcie, jak tam fajnie wygląda. Czekajcie, po drugiej stronie. Deszcz mi napadał na telefon. Dobry jestem, bo mam dwa telefony wodoodporne, a trzeci nie mam wodoodporny i łażę tym niewodoodpornym. Byś się przywitał. Dzień dobry. W sumie 23 minuty z wami rozmawiam, ale się przywitam. Dobra. Pokażę wam jeszcze. No tam już pierwszy raz. Pływa. Fajny w ogóle ośrodeczek, nie? Jak to mi pójdzie pierwszy raz? Jak stawiacie? Będą gleby, czy dam radę? Ja myślę, że będą gleby. Ale dziewczyny dają radę. Jak to ja nie dam? Chłopczyk jakiś, albo dziewczynka mała. Ale czad.
sądzę na temat sterydów nigdy w życiu. Chociaż sam byłem młody, głupi i wrabem. Kiedyś jak przyjechałem, pamiętam jak kiedyś przyjechałem do mamy i do babci, a moja babcia. Ale żeś przypier... No bo wiecie, brałem różne te. Teraz ważę 75, wtedy ważyłem 95 kilo. Brałem różne środki, nigdy nie bierzcie sterydów, nigdy nie dajcie się namówić. Jeżeli ktoś was namawia, to jest tylko frajerem. Jest taki trener w Warszawie, który bierze pod opiekę swoje takie dziewczyny, nie? Nawet swoje dziewczyny. Nie zobaczcie, i z dziewczyn pięknych, delikatnych robią się cyborgi pierdolone, nie? Jest taki jeden, który jak tylko trafi do niego jakaś dziewczyna, osiąga jakieś tam zawody, ale wygląda jak cyborg, nie? No, powinien kurwa w łeb dostać za takie coś, że namawia dziewczyn na sterydy i w ogóle ryje im głowę, że będą lepiej wyglądały. Wystarczyłoby dobrze ćwiczyć, popływać na kajcie, na wake'u, pójść na ten, a dziewczyny tyrają na siłowni, później uczestniczą w jakiś fitness i chodzą, kurwa, takie, wiecie, wąsy im rosną pod nosem, bo kurwa trener najlepszy na świecie powiedział im, że mają brać sterydy, nie? To jest kurwa głupota. Kiedy kulturysta jest na dopingu, kulturyści ci zawodowi wszyscy biorą. Tak, z cegówkami w kieszeni 9,5. No tak, z cegówkami. Z plecakiem, ze stelażem i z tobą, idioto, na plecach. Co mnie to obchodzi, że ty wiesz, miałem 9,5 i tyle. Dobra, słuchajcie, na razie skończę, bo nie chcę tak pierdolić, bo pierdolić, idę sobie coś przekąszę. O 15 wbijajcie, bo będziemy robili na żywo. Pokażę wam, jak Ozdoba zaczynał w nowym sporcie. Pozdrawiam wszystkich, dajcie paluszki do góry. Jest 19 tylko paluszków, 83 osoby. Zróbcie większe procentowość, czyli paluchy do góry. I dziękuję, że tutaj jesteście. Pozdrawiam. Miło.